To miała być piękna przygoda. Obcowanie z naturą. Cisza, spokój. A co z tego wyszło? Walka ze zmęczeniem i zjawiskami nadprzyrodzonymi. Posłuchajcie i sami ocencie. Był poniedziałek. Kacper zadzwonił do swojego szwagra. Wpadł na pomysł spływu kajakowego. Wiedział, że jego szwagier uwielbia wycieczki z dala od centrów zatłoczonych miast. Chciał w ten sposób bardziej zacieśnić panujące pomiędzy nimi więzi rodzinne. Byli szwagrami już od kilku lat, jednak nie było im za bardzo po drodze. Kacper był typem osobnika stacjonarnego. Uwielbiał gry komputerowe, co często wypominała mu jego żona Marta. Bardzo rzadko wypuszczali się poza miasto. Jego kondycja była mizerna. Tomek, jego szwagier, był natomiast osobą bardzo aktywną sportowo. Nie było miesiąca, żeby nie wędrował po górach. Z uwagi na bliskie położenie Beskidów, mógł często raczyć się pagórkowatymi widokami. Trasy na Klimczok, Szyndzielnie czy Skrzyczne znał prawie na pamięć. Podążał nimi o każdej porze roku. Gorące, upalne lato czy śnieżna zima nie stanowiły dla niego problemu. Zapału do gór nie studził także padający z nieba deszcz. Wyprawy górskie były wielką miłością Tomasza i jego żony Ewy. Jesteś pewien? Tomek nie mógł uwierzyć w propozycję Kacpra. Tak, mam nawet wstępnie zaplanowaną trasę. Kolega z pracy był ostatnio i bardzo polecał. Mówił, że świetna przygoda. Wiesz, świetny pomysł, ale czy ty dasz radę? Wiesz, to spory wysiłek dla ramion i do tego niezbyt wygodna pozycja. Później może boleć tyłek. Dam radę, przekonywał Kacper. Spoko, wytrzymam, nie będę kluchą, nie zawiedziesz się na mnie. Jasne. To okej, możemy zaryzykować. Pogadam z Ewką i ustalimy termin. Nie, poczekaj, myślałem, że pojedziemy tam tylko my. Taka męska wyprawa, bez dziewczyn. Tylko ja i ty? Zdziwił się Tomasz. Jesteś pewien? To duże wyzwanie. Tak, damy radę. Już nawet gadałem z kumplem, żeby pożyczył mi namiot i niezbędnik harcerza. Namiot? Zapytał szwagier. Po co ci namiot? No bo jedziemy na 2 dni. Z nocką będziemy spać w namiocie. 2 dni spływu. Kumpel mówił, że ta firma to organizuje. Wynajmują kajaki, wyznaczają trasę, miejsca postoju, a kierowca z busem przewozi bagaże, żeby się nie zmoczyły podczas wiosłowania. I że z całą ekipą płynie też przewodnik. To taka bardziej zorganizowana wyprawa, ale biorą w niej udział tylko faceci. Coś mi tu śmierdzi. Jak tylko faceci? Co, płyniemy i chlejemy? Żeby baby nas nie widziały, jak imprezujemy? Żeby się nawalić na łonie natury? Co ty kombinujesz, stary? W głosie Tomka można było wyczuć obawy. Właśnie jest zakaz alkoholu i innych używek. Na tych kursach często ponoć są osoby z odwyków, ale są też normalni. Chodzi o typową męską wyprawę. Proszę, zgódź się. Wiesz, my mało spędzamy ze sobą czasu, a tutaj możemy bardziej se pogadać, bez kontroli kobiet. Zaśmiał się do słuchawki. Wyprawa miała odbyć się za 2 tygodnie. Przez ten czas Kacper co drugi dzień był widziany na siłowni. Za każdym razem przez ponad godzinę zajmował wioślarza. Jednym z powodów było podbudowanie chociaż minimalne mięśni na ramionach. Drugim powodem była nieodparta chęć obserwacji płci pięknej podczas ćwiczeń wymagających skłonów i wypinania tyłeczków. Wyjazd był zaplanowany przed 8:00. Kacper nie potrafił zasnąć. Przeleżał całą noc, wiercąc się w łóżku. Marta, nie mogąc znieść jego rajze fibę, poszła położyć się na kanapę. Pomysł męża bardzo przypadł jej do gustu. Wiedziała, że szwagier będzie opiekować się trochę ciapatym Kacprem. Miała nadzieję, że mąż zacznie aktywniej wypoczywać i że może dołączy do ich wspólnych górskich wycieczek.
Kacper był pod domem Tomasza już o 7:30. Zaparkował przy bramie i czekał. Nie chciał ponaglać szwagra. Wiedział, że mają czas. Tomasz wyszedł chwilę później. Dojazd na miejsce startu spływu zajął im niecałe 2 godziny. Żaden z nich nie znał tej miejscowości. Dotarli tam tylko dzięki GPS-owi. Dla Tomasza nieznana była również nazwa rzeki, którą miał odbyć się spływ. Był zaskoczony faktem, że w tak niedalekiej odległości znajdują się atrakcje, z których jeszcze nie korzystał. Tym bardziej był zafascynowany pomysłem Kacpra. Na miejscu było już kilka samochodów. Na niebie płynęły powoli niewielkie obłoki. Przed nimi, pomiędzy drzewami, stał niewielki budynek. Wokoło przechadzało się kilka osób. Wysiedli z samochodu i poszli w ich kierunku. Dzień dobry. Zaczął nieśmiało Kacper. My na spływ. A, tak, zapraszam. Za chwilę powinni dojechać jeszcze pozostali. Jak będziemy wszyscy, to zaczniemy. Odpowiedział mężczyzna ubrany w wojskowe spodnie z ogromnymi kieszeniami wypchanymi po brzegi. Kacper był zachwycony kamizelką rozmówcy. Miała ona niezliczoną ilość kieszeni i schowków. Za lewym pagonem spoczywał zwinięty beret zielonego koloru. Witam was wszystkich. Jestem Adam. Będę waszym przewodnikiem przez te 2 najbliższe dni. Chciałem przedstawić wam kilka zasad, które będą nas wszystkich obowiązywały podczas naszej wyprawy. Ważne jest, abyśmy wszyscy ich przestrzegali. Bardzo ważne. Pierwszą zasadą, która została wymieniona, był kategoryczny zakaz spożywania alkoholu. Po jej ogłoszeniu Tomasz odetchnął z ulgą. Mimo zapewnień Kacpra, bał się libacji pod namiotami. Kolejne wymagania dotyczyły współpracy zespołowej i wzajemnej pomocy w razie potrzeby. Była też prośba, aby nie niszczyć roślin i nie niepokoić zwierząt, które mogą mijać w trasie. Dla Tomasza była to rzecz oczywista, że naturę należy podziwiać, a nie niszczyć. Kacper niestety nie mógł pojąć, dlaczego mu nie wolno czasem przywalić wiosłem ważkę lub jakąś lilię. Stary, chyba cię powaliło. Owady też chcą żyć. To jest ich dom. Każde płoszenie ich i innych zwierząt to tak, jakby ktoś przyszedł do ciebie na chatę i wypierdzielił cię na bruk. A przy tym zasadził ci kilka bolesnych kopów w tyłek. Tłumaczył szwagrowi Tomek. No to byłoby niezbyt fajne. Widać, że Kacper zaczął rozumieć tę zasadę. Właśnie, jak nie chcesz być wykopany, to nie wykopuj innych. Zakończył ten trudny temat. Pierwszy odcinek mierzył niecałe 8 kilometrów. Czas na jego przepłynięcie miał wynosić około 4 godzin. Miał to być odcinek relaksujący, żeby mogli poznać rzekę, cieszyć się z panującej wokoło ciszy oraz obserwować pływające po wodzie łabędzie i kaczki. Namioty oraz plecaki zostały zapakowane do busa. Kierowca dowiezie je na miejsce noclegu. Oni mieli pojawić się tam w godzinach wieczornych. Każdy z uczestników dostał swój osobny kajak, niewielkie wiosło i obowiązkową kamizelkę. Kacper nie chciał jej zakładać, był zdania, że wygląda w niej pedalsko, a poza tym przecież umie pływać. Dopiero po rozkazie przewodnika narzucił ją na siebie i zapiął zaczepy. Jego wymowne spojrzenie działało na niego piorunująco. Wiedział, że nie może się sprzeciwić. Każdy sprzeciw równał się z zakończeniem wycieczki, a nie chciał zawieść szwagra, przecież mu obiecał. Za płynącymi kajakami podążały łabędzie. Były to 3 dorosłe osobniki. Piękne, białe łabędzie. Kacper nigdy wcześniej nie widział ich z tak bliska. Jeden raz nawet machnął wiosłem w ich kierunku. Spotkało się to z syknięciem z ich strony. Na jego szczęście nikt nie zauważył tego głupiego wybryku. Po około 2 godzinach przewodnik zarządził małą przerwę. Panowie, oznajmił odwracając się do tyłu, przerwa na siku. Dobijamy do brzegu, odcedzamy kartofelki, szybka kanapka
i płyniemy dalej. Dla większości z nich przerwa ta była od dawna wyczekiwana. Chwilowa zmiana pozycji, rozprostowanie nóg oraz opróżnienie pęcherza było bardzo pożądane. Patrzcie, ile łabędzi! Zawołał jeden z mężczyzn stojących przy kajakach. W życiu tyle nie widziałem. Boś ty mało w życiu jeszcze widział! Zaśmiał się stojący pod drzewem facet. Przy kajakach pojawiały się kolejne ptaki. Kilka z nich podpłynęło bliżej brzegu. Dwa z nich wpłynęły między zaparkowane kajaki. Wyglądały na niespokojne. Każdy krok wykonywany przez stojących na brzegu wioślarzy powodował coraz to głośniejsze syczenie z ich strony. Poczekajmy, aż same odpłyną, zarządził przewodnik. Śnieżno-białe, ogromne ptaki jednak nie zamierzały odpłynąć. Nie tak po prostu. Zaczęły gromadzić się coraz bliżej brzegu. Kilka z nich było już na brzegu. Mężczyźni stali bez ruchu. Stali i obserwowali. Nie ruszajcie się, nie denerwujcie ich. Za chwilę same odejdą. Mężczyzna stojący nadal tyłem pod drzewem głośnym krzykiem oznajmił ulgę po oddaniu płynów. Ptaki poderwały się kilka metrów ponad cudownie zieloną trawę. Mężczyzna odwrócił się zapinając rozporek i poczuł uderzenie w brzuch. Jeden z łabędzi zaatakował jego nogi, inny podskakiwał z drugiej strony, uderzając skrzydłami w jego wymachujące ręce. Uwaga! Atakują! Kryć się! Padła komenda. Psss! Psss! Atakujące ptactwo wydawało groźne dźwięki. Stado ptaków podskakiwało nerwowo pomiędzy biegającymi w popłochu wioślarzami. Mężczyźni próbowali chować się za niewielkimi krzewami lub wspinać na drzewa. Za każdym razem kończyło się to upadkiem na ziemię i kilkoma dziobnięciami wykonanymi przez oszalałego przeciwnika. Z rąk i głów sączyła się krew. Nagle jeden z ptaków poleciał w kierunku rzeki z ogromną, niespodziewaną prędkością. Dołączył do niego kolejny i kolejny. Na brzegu stał przewodnik, trzymając w ręku wiosło. Podchodził kilka kroków i z pełną parą wykonywał zamach w kierunku kolejnego z ptaków. Za każdym razem trafiał intruza. Siła uderzenia wyrzucała wroga w kierunku rzeki. Kacper siedział na gałęzi ponad 3 metry nad ziemią. Jako jedyny nie został pokąsany przez łabędzie. Jako pierwszy dał dyla. Kurwa, ale jazda! Zaśmiał się pod nosem. A mieliśmy nie niepokoić zwierząt. Ale tym razem to one przesadziły. Trzeba pokazać, gdzie ich miejsce. Zawołał przewodnik, machając wiosłem w każdym kierunku. Jebane ptaszyska! Psss, psss! Naokoło było słychać coraz głośniejsze syczenie poddenerwowanych łabędzi. Kilka minut później wszyscy siedzieli ponownie w kajakach. Tym razem płynęli szybciej. Każdy z mężczyzn uważnie przyglądał się otoczeniu. Tym razem chcieli być przygotowani na niespodziewany atak nieprzyjaciela. Spodziewali się, że mogą zostać ponownie zaatakowani. Do pola namiotowego dotarli przed godziną 18. Wszystkie kajaki zostały wyciągnięte na brzeg i przewiązane liną. Rozbijanie namiotów poszło sprawnie. Bardziej wprawni pomagali pozostałym. Namioty były jednoosobowe, więc ich postawienie było kwestią kilku minut dla wprawnego obozowicza. Na szczęście dla Kacpra jego legowisko pomógł mu rozstawić Tomasz, dla którego nie było to wielkim wyzwaniem. Dzisiaj spotkała nas niezła przygoda. Jak widać, przyroda nie zawsze jest pokojowo nastawiona. Nie mam pojęcia, co im odbiło. Nie wiem, czemu nas zaatakowały i żałuję, że musiałem użyć wobec nich siły. Nie jestem z tego zadowolony. Wolałbym, żeby odeszły same. Ale było jak było, powiedział przewodnik. W związku z tym, co było, proszę was, żebyście położyli swoje wiosła blisko namiotów. Pewnie będzie to na wyrost, ale lepiej mieć je w pogotowiu, gdyby miało się wydarzyć coś podobnego. A teraz zapraszam was do wspólnego ogniska. Jest kiełbasa i ziemniaki. Poznajmy się lepiej. Ognisko już płonęło.
Rozpalił je kierowca busa w czasie, gdy zapaleni kajakarze walczyli z namiotami. Wokoło unosił się zapach pieczonej kiełbasy. Mężczyźni na zmianę opowiadali o sobie. Dzielili się z pozostałymi swoimi sekretami. Jak się okazało, na bieżącym spływie jest tylko jedna osoba, która miała problem z alkoholem. Był to przewodnik. Organizacja spływu była jego terapią, w której wspomagali go opiekunowie z ośrodka pomocy uzależnień. Jednym z nich był właśnie kierowca. Od kilku lat wspólnie przygotowywali trasę spływu, uporządkowywali teren pod pole namiotowe, zajmowali się konserwacją sprzętu oraz wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami. Pora spać! Jest po 24:00, pobudka około 8:00. Wspólne śniadanie, pakowanie i w okolicach 10:00 wypływamy na drugi odcinek. Będzie on bardziej wymagający niż dzisiejszy. Mamy do pokonania ponad 14 kilometrów, więc wypocznijcie. Do jutra. Oznajmił przewodnik, powoli zalewając tlące się jeszcze ognisko wodą. Powolnym krokiem męska załoga kierowała się ku swoim namiotom. Tuż przy wejściach na trawie spoczywały wiosła, zgodnie z instrukcjami. Przewodnik wyjął z jednej z kieszeni kamizelki niewielki flakonik i spryskał okolice szyi i pach. Na etykiecie widniał napis Łabędzi śpiew. Myć się nie ma jak, ale świeżość trzeba zachować, zaśmiał się pod nosem. Noc była gwiaździsta. W tle było słychać odgłosy wydawane przez nocne ptaki oraz pasikoniki. Delikatny wiatr kołysał drzewami, kojąc do snu. Psst, psst! Cichy głos zabrzmiał niedaleko namiotu kacpra. Pobudzony nie wiedział, o co chodzi, ale natychmiast przypomniały mu się wydarzenia z poprzedniego dnia. Ten dźwięk, tak, to ten sam odgłos, ten sam, taki sam jak wydawały łabędzie w trakcie ataku. To było to samo. Usiadł w namiocie nieruchomo. Nasłuchiwał. Psst, psst! Odgłosy były coraz bliżej. Powoli nachylił się w kierunku wejścia. Otwarcie zamka zajęło mu kilka minut. Robił to bardzo wolno, żeby nie wywoływać niepotrzebnego hałasu. Wysunął jedną rękę, namacał wiosło. Jest, leżało tam, gdzie je położył. Odczuł małą ulgę. Przesunął się bliżej wyjścia. Powoli wystawił jedną nogę, do niej dołączyła druga. Chwycił wiosło w obie dłonie, mocno. Był w pozycji skulonej. Psst! Zabrzmiało tuż przy nim, z lewej strony. Podniósł się energicznie i zamachnął. Poczuł uderzenie. Wiosło trafiło w cel. Machnął po raz drugi, ponownie dosięgając celu. Blask księżyca zasłoniły chmury. Nie widział dokładnie przeciwnika, ale ślepo zadawał kolejne ciosy. Kurwa! Krzyczał. Atakują! Do boju, chłopaki! Nie damy im się pożreć! Dokładnie w tej samej chwili z pozostałych namiotów powyskakiwali pozostali, uzbrojeni w wiosła zaspani mężczyźni. Biegali pomiędzy namiotami i machali trochę na ślepo, trzymanymi mocno wiosłami. Na nich! Krzyknął ktoś z pomiędzy namiotów. Co jakiś czas było słychać tępe uderzenie. Oznaka, że komuś udało się trafić w cel. Obrona obozowiska trwała kilkanaście minut. Z coraz mniejszą energią obozowicze przemieszczali się wśród drzew i namiotów. Odgłosy walki ucichły. Chmury odsłoniły księżyc i jego światło delikatnie rozświetliło teren. Gdzie one są? Zawołał jeden z nich. Gdzie one się podziały? Nie było widać żadnego białego stworzenia. Nic, co mogłoby przypominać łabędzia. Nic. Tylko oni, sami, stojący jak porozrzucane kamienie. Tylko oni, spoceni i niewyspani, stali tak w swoich obronnych pozycjach. Nadchodził świt, a oni nadal tak stali, trzymając w rękach swą broń. Pierwsze promyki słońca wyszły zza horyzontu. Zrobiło się widniej. Oni nadal stali bez ruchu. Na ich twarzach nadal wisiał niepokój. Kurwa! Cichy jęk doszedł za namiotu kacpra.
Co jest? Ja pierdolę. Głos ten ocucił prawie śpiących na stojąco wojaków. Co się stało? Na ziemi leżał przewodnik. Na jego czole znajdowała się zaschnięta stróżka krwi. Jego ubranie było całe brudne. Wyglądał, jakby stoczył walkę w parterze. Powoli uniósł ciało i podparł się na ręce. Z kieszeni jego spodni i kamizelki sączyła się ciecz. Kurwa! Zaklnął pod nosem. Moje perfuma! Jebana mać! Podszedł do niego kierowca. Pochylił się, dotknął palcem mokrej plamy. Zwilżone palce zbliżył do nosa. Pietrek, co to jest? Masz tego pełne kieszenie? To moje nowe perfumy. Nie, tu nie woda. Nie piję, przecież wiesz. To tylko perfumy. Wiesz jak jest, na spływie nie ma jak się umyć, a ja lubię czuć się świeżo. No to zabrałem trochę więcej na zapas. Nie, nie piję ich. Daję słowo. Kierowca pomógł wstać przewodnikowi. Ten delikatnie wyciągał z kieszeni kawałki rozbitych flakoników. Ze spodni wyjął jeden nienaruszony. Otworzył go i kilka razy spryskał się po szyi. Zaciągnął mocno powietrze. Na jego twarzy pojawił się delikatny uśmiech. Słońce było coraz wyżej nad horyzontem. Dopiero teraz spostrzegli wyraźnie jego twarz. Była opuchnięta z prawej strony. Wyglądał jak bokser po walce. Jego górna warga była rozcięta. Na szyi miał liczne zadrapanie. Musiałeś nieźle pogonić kilka z nich, odezwał się ktoś z grupy. Kogo pogonić? Zapytał zdziwionym głosem Pietrek. No, w nocy zaatakowały nas znowu łabędzie, całe stado, ale daliśmy im radę, tak samo jak ty wczoraj, dostali wiosłami, uciekły. Pietrek podszedł do Kacpra, oparł dłoń na jego ramieniu, spojrzał mu w oczy. Ty też atakowałeś? Tak, broniłem swojego namiotu, był tuż obok mnie, ogromny, a jak syczał, wystraszyłem się i pieprznąłem go wiosłem, trafiłem od razu, za pierwszym razem, dałem radę. Pietrek opuścił głowę. Głęboko wciągnął powietrze do płuc. Ma ktoś fajki? Muszę zapalić. Nikt nie miał. Odszedł od Kacpra. Stanął pośrodku całej grupy. Rozejrzał się po wszystkich uczestnikach. Kurwa, debile! Splunął pod nogi. Przyjebałeś mi wiosłem? Czytałeś informacje o spływie? Kacper spojrzał na niego. Po chwili zawahania odpowiedział. Ja? Ciebie? No skąd? To był łabędź. Wściekły łabędź. Syczał głośno. Jak te wczoraj, kiedy nas atakowały. Tak samo. Broniłem się. Zobacz, co jest w atrakcjach. Wyjął z jednej z kieszeni kamizelki złożoną kartkę. Podał ją Kacprowi. Ten rozłożył ją i zaczął cicho czytać. Głośno czytaj. Dodatkowe atrakcje, żeby wszyscy słyszeli. Dodatkowe atrakcje. Głos Kacpra był nadal cichy. Nocna gra w podchody, chowanego, niespodziewane pobudki. Kurwa! Podszedł do przewodnika. Stanął tuż przed nim, twarzą twarz. Że to ty niby mnie budziłeś w nocy, to miała być pobudka? Żeś se wymyślił, kurwa, dźwięk pobudki i to miała być ta atrakcja? Noż kurwa! Ja pierdolę, to była atrakcja i to całkiem niezła. Zawołał cichy dotąd Tomasz. Zobaczcie, jaka była zabawa. Biegaliśmy w samych slipach po łące, machając wiosłami. Spływ na sucho! Czy ktoś z was na trzeźwo kiedyś by to zrobił? Czy komuś coś się stało? No może za wyjątkiem przewodnika. Popatrzcie na to teraz. Jak to będziecie wspominać? Ja pierdolę, ale czad! Nikt mi w to nie uwierzy, jak opowiem o tym. Nikt, ale czad, totalny odjazd i to na trzeźwo. Chłopaki, jak dla mnie atrakcja była czadowa. Dopiero teraz zobaczyli, że poza jednym przewodnikiem wszyscy stali tam w samych slipach, na boso. Ich ciała pokrywała poranna rosa. Piterek wyjął flakon i popryskał okolice pach. Wziął głęboki oddech, spojrzał na grupę. Zajebista atrakcja, tylko teraz ja będę się leczył. Dobra, niech wam będzie. Ważne, że wam się podobało. Ale nocnego biegania z wiosłami nie wpisujemy tego na listę naszych atrakcji. To raczej wypadek przy pracy. Moja wina. Mogłem was wczoraj uprzedzić. Dobra, kto chce, idzie się myć w rzece. Robimy śniadanie, potem się pakujemy i wypływamy. Podszedł do niego kierowca.
Trzymał apteczkę w dłoni. Chodź, opatrzę cię. I kurwa, skończ się tym świństwem pryskać. Już mnie mdli od tego syfu. Bus został załadowany plecakami, śpiworami, karimatami oraz spakowanymi namiotami. Na grzbietach mężczyzn spoczęły już kamizelki. Pod nogami leżały wiosła. Ps, ps. Znajome odgłosy dobiegły z okolic kajaków. W rzece pływało kilkanaście białych ptaków. Były ogromne, większe niż te wczoraj. Na brzegu przechadzały się kolejne. I z każdym kolejnym krokiem podnosiły ku górze swoje olbrzymie skrzydła. Machały nimi i podskakiwały. Cały czas wydawały też przeraźliwy okrzyk. To syczenie. Nie wiem jak wy, ale ja wracam busem, oznajmił kierowca. Jeśli ktoś chce, może jechać ze mną, zaśmiał się głośno. Jebane ptaki, odpowiedział stojący najbliżej kajaków. Pierdolę to, jadę z tobą. Ja też, mam dość atrakcji na jeden weekend. Jadę z wami. Do grupy dołączył kolejny. A co z kajakami? Pietrek, mimo ogarniającego go strachu, chciał do końca grać twardziela. Przecież był przewodnikiem. Pietrek, pierdol je, wrócimy po nie później. Są przywiązane, przecież łabędzie nimi nie odpłynął. Chłopaki, brać wiosła i do wozu. Musimy się jakoś pomieścić. Ja nie mam zamiaru z nimi walczyć. Jest ich trochę za dużo. Wieczorem Tomasz z Kacprem zajechali pod dom. Całą drogę jechali w ciszy. Wiesz, szwagier, ja cię przepraszam bardzo za ten wyjazd. Inaczej miało być. Ale sam widzisz, jak wyszło. Kurde, naprawdę chciałem inaczej. Kacper, nie obraź się, ale to było całkiem niezłe. Zaskoczyłeś mnie. A najbardziej jak przyjebałeś kolesiowi z wiosła. Byłem już na wielu spływach, ale taki miałem pierwszy raz. No, muszę przyznać, że ten zaskoczył mnie totalnie. Takich atrakcji się nie spodziewałem. Serio? Podobało ci się? Pytanie. Było zajebiście, ale wiesz co? Może nie mówmy szczegółów naszym kobietom, bo nas nie puszczą więcej samych. A i to od razu, jak znajdziesz coś ciekawego, daj znać. Będziemy kombinować z wyjazdem. Zaśmiał się i poklepał Kacpra po plecach. A teraz idę się wyspać, bo w nocy nie było jak. Kacper poczuł ogromną ulgę. Najważniejsze było dla niego, że jego szwagier nie odrzucił propozycji wspólnego wyjazdu, a do tego nawet był zadowolony z dodatkowych atrakcji podczas wpływu. Zaparkował auto pod domem, przywitał się z żoną, usiadł w swoim ulubionym fotelu na wprost telewizora. Leciała jakaś polska komedia romantyczna, ale jak to bywa, akurat w tej chwili musieli przerwać blokiem reklamowym. Dla prawdziwych mężczyzn, nowy zapach, zniewoli każdą kobietę, bądź jak prawdziwy samiec, miej swój harem pięknych łabędzi. Na ekranie muskularny mężczyzna trzymał niewielki flakonik. Na jego etykiecie widniał napis: Łabędzi śpiew. Scenariusz Darecki. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.